przed dzisiejszym spotkaniem oczekiwania są ogromne. Nie wiem jak Państwo, ale my liczymy na świetne widowisko i grad bramek. Zapraszamy na Parc des Princes. Witamy Państwa z paryskiej świątyni futbolu, Parc des Princes, i zapraszamy na, miejmy nadzieję, kawałek futbolowego widowiska przez wielkie W, a na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Dziś mamy dla Państwa starcie drużyn z francuskiej Ligue 1. PSG zmierzy się z Olympiquem Marsylia. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski. Meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Bardzo odpowiedzialne zachowanie w obronie. Brawo! Barella. A tymczasem padł gol w spotkaniu Strasburga. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Czyli wciąż remis. Jęk zawodu kibiców zagłusza słowa trenera, ewidentnie jednak poirytowanego. Daleka piłka z rogu. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Ładny dribbling. Zawodnik idzie dalej. Słupek, ale to jeszcze nie koniec. Obił teraz bramkę, ale za to punktów nie dają. Nadal ma... Jest za linią obrony, uwaga! I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Jeszcze raz widzimy jak doszło do sytuacji, po której padła bramka. Ewidentny błąd, zabrakło koncentracji i trzeźwej oceny sytuacji. Wystarczyło wybić pas. To mamy 1-0. I mamy zmianę wyniku w meczu AS Monaco. Mamy pierwszą bramkę dla Monaco. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Mamy 13. minutę meczu. Bardzo dziękujemy. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Leo Messi. Barella. Mbappé. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Mbappé teraz przy piłce. Mbappé, będzie groźnie. Gol! Mbappé nie do obrony. Kapitalne zachowanie. Widać teraz, ile znaczy dla swojego zespołu. Obejrzyjmy raz jeszcze, jak padła bramka. Dobry strzał w krótki ruch, ale trzeba zapytać, dlaczego bramkarz to puścił. Źle był ustawiony, za daleko od krótkiego słupka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego pole. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. No to mamy 2-0. Gerson, Valentin Rongier, kolejna akcja, ciekawe jak ją rozegrają, już teraz zapowiada się groźnie, tracą teraz piłkę, bardzo źle podał, Nicolo Barella, Marco Verratti, Gini Wijnaldum, Messi, ale może teraz będzie szansa.
Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Rzut rożny wykonał Neymar. Uwaga, czy będzie strzelał? I oto z piłką Leo Messi. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. No nie kwapią się teraz do ofensywnej gry. Wręcz zachęcają do pressingu. Verratti ma teraz piłkę. Mbappé, może być niebezpiecznie. I Messi! No i gol, proszę Państwa! Są nie do zatrzymania, prowadzą już różnicą 3 bramek. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. A Messi pewnym uderzeniem dopełnił formalności z najbliższej odległości. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Kolasinac. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Verratti, Barella, to Messiego, Mbappé z piłką, trzeba się tutaj było wyciągnąć, piękna obrona. Rzuca piłkę przed bramkę. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Niezła próba, ale trzeba by tu chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki jednak. Udana obrona. Widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Leo Messi z rzutu rożnego. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Piłkę ma teraz Wijnaldum. Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Głęboka ta centra z narożnika. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą 4 bramek. A zatem jeszcze raz ten rzut rożny. Popatrzmy, jak to rozegrali. Ładne złożenie się do strzału. Instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. Gwizdek sędziego kończy pierwszą część meczu na Parc des Princes.
A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Gini Wijnaldum. Verratti. Mbappé. Dobrze go tam wypuścił. Piłka wybita. Czy zdoła to wykorzystać? I co, mili Państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Na naszych ekranach jeszcze jedna powtórka. Trzeba pochwalić strzał, ale zdecydowanie zawiodła tutaj obrona. Piłkę należało wybić w bezpieczną strefę, a nie oddać rywalom niedaleko bramki. Wykorzystali ten błąd i szybko było już po herbacie. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Powiększają przewagę. 5-0. Zmiana rezultatu na stadionie Monaco. Tak, to jest kolejny gol dla Monaco. Prowadzą teraz 2-1. Na zegarze mamy 52 minutę. Dziękujemy za te informacje. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Teraz Kamara. Niepotrzebna strata. Fatalnie zagrał. Dużo widzi na boisku. Popatrzmy. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Podanie skierowane do Verrattiego. Ależ się teraz rzucił bramkarz. Świetna obrona. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Nic z tej akcji już nie będzie. Marquinhos teraz przy piłce. Teraz może być groźnie. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku. Strzelec dobrze przymierzył w krótki róg. W takich sytuacjach zwykle szuka się winy w zachowaniu bramkarza. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. A więc pogrom 6-0. Dobra centra w 16. No i nic z tego nie będzie. Messi. Ashraf Hakimi. Piłkarze PSG wyraźnie częściej są w tym meczu przy piłce. Grają dziś naprawdę efektownie. Praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy i nie dowiozą tej bezpiecznej przewagi do końca. Do Messiego. Co zrobi Verratti? Rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków.
opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Drissa Agej. Sergio Ramos. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. Ten transfer działa na wyobraźnię. Myślisz, że zawodnik sprawdzi się w nowym klubie? Moim zdaniem niczego mu nie brak, aby... Postawił na siłę przy tym strzale. I to się nie opłaciło. Z takiej odległości powinien uderzać technicznie. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Gerson. I mamy zmianę wyników w meczu AS Monaco. To trzecie trafienie dla AS Monaco. Prowadzą już 3-1. Minęła 83. minuta. Dziękujemy za informację. Oj, ktoś tu się chyba zagapił. Zupełnie niepotrzebnie daruje teraz drużynie przeciwnej rzut rożny. Głęboka ta centra z narożnika. Nieudana główka. Trudno to nawet nazwać strzałem. Zupełnie w inną stronę poleciała ta piłka niż miała polecieć. Chyba trochę za duży pośpiech był przy tej sytuacji, a to jak wiadomo nie sprzyja precyzji. Marquinhos. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. I mamy aut dla Paryżan. Marco Verratti. Cudowna piłka, spójrzmy. Cóż, strzał daleki od ideału. Dobrze to wyglądało, gdy się składał do tego woleja, ale potem poszło już gorzej. Źle trafił w piłkę, może się zamyślił w momencie strzału. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone wysokie zwycięstwo.
obił teraz bramkę, ale za to punktów nie daje.